są dwa punkty wejścia, Teplice nad Metui, gdzie jestem obecnie, oraz drugi, bardziej chyba popularny, Arczpach. Jeżeli chodzi o Arczpach, warto zaopatrzyć się tam w e-bilety, również dotyczące parkingu dla samochodów. W sezonie lub w dni weekendowe jest tam po prostu tłum ludzi. Natomiast w Teplicach jestem już któryś raz i nie było ani razu problemu. Cześć! Sezon 2023 zaczynam w takiej oto aurze pogodowej. Jestem bardzo blisko Polski, 20 km od granicy, w Czechach, w miejscu Teplickie Skały nad Metui. To jeden z najbardziej znanych rezerwatów piaskowców. Na pewno w tej części Europy najbardziej znany, a i w ogóle w Europie dość popularny. Nie przyjeżdża się tutaj po to, aby zaznać i doświadczyć ekstra widoków i panoram. To nie to miejsce, ale z drugiej strony nie potrzebujecie tutaj świetnej pogody, aby dobrze się bawić. Natomiast jeżeli nie panoramy i nie widoki dalekie, to co? A o tym się zaraz przekonacie, ale uwierzcie mi, że warto tutaj być. Powtórzę, 20 km od Kudowy, od przejścia w Kudowie, Czechy. Zapraszam. To jest rezerwat, właściwie dwa rezerwaty obejmujące bardzo taką tak naprawdę nierozległą grupę skalną piaskowców, które przybrały niesamowicie fantastyczne kształty, malownicze, można powiedzieć bajkowe. Miejsce naprawdę specyficzne, warte odwiedzenia, a szczegóły za chwilę. Szlak nie jest absolutnie wymagający, jest tutaj płasko, dosłownie lekkie podejścia. Nie wiem, czy wózek by się tutaj przepchnęło z dzieckiem, ale są tacy, którzy na pewno to zrobili. Oczywiście kilka rzeczy nie będzie dostępnych dla wszystkich, między innymi ruiny zamku, zaraz je pokażę. Prowadzi tam 300 schodów, więc z wózkiem raczej się tam nie wjedzie. Nawet teraz zimą nie ma jakiejś wielkiej ślizgawicy, a latem to już po prostu jest super propozycja na świetnych kilka godzin zabawy. Nie, to jeszcze nie jest to wejście na ruiny zamku, o których wspominałem. Jest tu poprowadzona dość logiczna trasa, tak naprawdę łącząca na zasadzie pętli wszystkie fajniejsze miejsca. Podąża się za znakami niebieskimi, przynajmniej w tej części rezerwatu. A oto 300 schodów prowadzących do zamku Strmień. Od razu tutaj napomknę, że to, co oni nazywają zamkiem, tak naprawdę są ruiny, pozostałości, totalne resztki. Nie wiem, czy ktoś się tam dopatrzy zamku, no ale warto tam wejść, naprawdę. 30, 31, 32, 33 34, 35, 36, 37, 38 39, 4 101, 102 104, 105, 106, 107 i tak dalej. Tak, jest sporo lodu, ale są poręcze i jest okej.
Mamy pierwszy wycof pary, która szła przede mną. No i się w sumie nie dziwię. Nie ma co robić nic na siłę. Natomiast dobra rada praktyczna, jeżeli będziecie schodzić takimi schodami kiedykolwiek, gdziekolwiek w górach, pamiętajcie zawsze przy takim nastromieniu przodem do skały, tyłem do ekspozycji, zawsze. Ruin zamku tutaj próżno szukać, ale bardzo fajny, widokowy, konkretny, klimatyczny. Tam znajduje się wejście do rezerwatu, tam gdzie te domy. I teraz trzeba zejść. Ostrożność bardzo, bardzo wskazana, zwłaszcza teraz przy tym zalodzeniu, które jest. Uwierzcie mi, po takiej atrakcji jesteście na samym początku już bardzo fajnie rozgrzani, więc śmiało ruszajcie do dalszego zwiedzania. Karkonosz, czyli taki nieformalny król karkonoszy, z tego co kojarzę. I to jest rzekomo harfa, na której grał. No, dość duża. Ten to musiał mieć łapska wielkie. Przyznam się wam bez bicia. Jestem tu chyba trzeci czy czwarty raz i tej sowy za cholerę nie mogę znaleźć. Powiedzcie mi, która to jest, a was ozłocę. Gdzie tu sowa? Szortki karkonosza, czyli że chyba spodenki jakieś, gacie. No i są. Głowa konia. No, ja tu widzę raczej szczękę aliena. No ale dobra, niech będzie. Może źle patrzę. Absolutny hicior, moja ulubiona atrakcja, mianowicie myśliwy na stanowisku. Pytacie gdzie? No to patrzcie. Jest myśliwy? Jest. Świetne. Oto i on. I co, nie fajne? Jaskółcze gniazdo. Ano jest. Coś dla fanów horrorów. Rzeźnicka siekiera. Taki klimat. Bardzo fajne miejsce turystyczne. Odpoczynek, wiatka. W razie W można się schronić. To mniej więcej miejsce oddalone 2 km od wejścia do rezerwatu. Tutaj można fajną pętelkę zrobić. Kierunek zwiedzania w tamtą stronę. Natomiast powrót z tej pętli właśnie stąd. Teraz też zaczną się bardzo fajne rzeczy dziać. Sprawdzam co jakiś czas zasięg sieci komórkowej. Jest on dość słaby, słabiutki. Właściwie w ogóle go nie ma. Więc warto zaopatrzyć się w jakąś mapę offline, która będzie działała w offline'ie papierową. Naprawdę nie sposób się tu zgubić, ale mimo wszystko zawsze fajnie jak się ma coś awaryjnego, żeby spojrzeć gdzie się jest.
jak w kopalni tej, nie wiem jak oni się tam nazywali, krasnali w drużynie pierścienia. Chcecie Egipt? Bez konieczności jechania tam? No to proszę. Tutejszy Sfinks. Prawie jak oryginał. To też jest bardzo fajne. Fala morska, tsunami. Niezłe, niezłe. A tak wygląda piaskowiec. Podatny na erozję, na wietrzenie, szczeliny, dziury. To jest właśnie charakterystyczne dla tej skały. Hehe, niedźwiadek panda, a i owszem. Jest. Bo padnę. To dobre. To chyba drugi mój ulubiony tutaj. Okaz. Myśliwy to jest numer jeden. Niedźwiadek panda tutaj. Też trochę jak kobra wygląda. To co było dziczym ogonkiem z innej strony, z tej perspektywy jest nazwane już słoniem. No niech będzie, że słoń. I po co te śmiechy, chichy? Tak, mi też się to kojarzy inaczej. No przecież to zając, ewidentnie. Ale i mamy, uwaga, sowę. Proszę. Siedzi sobie sówka. No i okej. O, i teraz doskonale widać, jak przebiega do tej pory szlak. Tutaj startowałem niebieskim szlakiem. Tutaj za ruiny zamku. Tutaj odpuściłem sobie tą pętlę niebieską, ponieważ chciałem przejść do Arczpachu. W związku z tym zielonym łącznikowym szlakiem do niebieskiego, niebieskim ponownie. Z powrotem dość długi kawałek doszedłem tutaj. Tym żółtym będę wracał, to jest ten wilczy, nie wiem jak to nazwać, wilcza kotlina, dolina. I żółtym szlakiem teraz w górę do Arczpachu. Zapowiada się kolejna fajna część trasy. Dotarłem do drugiego rezerwatu z skały przy Arczpachu. Tutaj wchodzę na taką małą zieloną pętlę, żeby trochę pozwiedzać, bo nie byłem tutaj nigdy. Ilość ludzi, którzy tutaj są, świadczy o tym, że faktycznie jest to bardziej popularna część. Zobaczymy, czy warta faktycznie poznania. Droga, która tutaj wiodła, czyli z tamtego poprzedniego rezerwatu, z teplickich skał, no jest w warunkach zimowych drogą o przetrwanie. Wszystkie stopnie są bardzo zalodzone. Żywy lód, trzeba bardzo uważać. Wchodzę do Mysiej Dziury. Mysia Dziura. O, Jezus. Dobrze, że ćwiczenia przestały być robione tydzień przed wyjazdem. Ci z was, którzy są bardziej dopakowani, lepiej niech się tu nie pchają.
wygląda na to, że druga pętla, czyli ta zlokalizowana w rezerwacie Warczpachu, dobiega końca. Zaraz będę pewnie ją zamykał. Czeka mnie powrót do żółtego szlaku zejściowego, do parkingu samochodowego. Słuchajcie, jak najbardziej tura do zrobienia na pewno na jeden dzień, także zimowy, ale na pewno wymagany dobry sprzęt, dobra kurtka czy ciepła, termos z herbatą i co najważniejsze, czołówka, czyli lampka. Ja ją mam, bo zakładam, że jak będę schodził, może się zrobić ciemno. Szlak bardzo fajny, nietrudny, ale zimą na pewno bardzo dużo oblodzonych schodów, chcących ćwiczyć łydki i pośladki, wspaniała rzecz. Natomiast mimo krótkiego dystansu trochę się idzie tych kilometrów i ten czas ucieka. Okolice wejścia od strony Warczpach. Zdecydowanie bardziej polecam jednak drugą część rezerwatu, czyli tą zlokalizowaną koło miejscowości Teplice nad Metui. Cieszy się mniejszą popularnością. Nie rozumiem dlaczego, ale może to i lepiej. Kierujcie się od razu tam. Zdecydowanie fajniejsze krajobrazy, mniej ludzi. Aczkolwiek połączenie wszystkiego w jedną pętlę jak najbardziej zasadne. Świetna wycieczka. Godzina 15:10. Najgorsze, właśnie najgorsze, największe trudności za mną. Wyszedłem ze skalnego labiryntu, pełnego krętych schodów śliskich. I teraz już na spokojnie, wilczą dolinką, schodzę do Teplic. Bez pośpiechu. Jak mnie zastanie zmrok, to jestem na to przygotowany. Mam czołówkę z napełnionymi bateriami. Spokojnie, cicho, około 0 stopni. No i to koniec na dzisiaj. Dotarłem do parkingu, wracam do bazy, marzę o ciepłej, gorącej kawie, o jakimś dobrym obiedzie. Nie zastanawiajcie się w ogóle, przyjeżdżajcie tutaj czy latem, czy zimą. Naprawdę jest po co i będziecie zaskoczeni, że tak blisko Polski jest tak fajne miejsce.